Bardzo, bardzo się cieszymy, że ta seria wciąż trwa. Zdawaliśmy sobie sprawę, że drużyna z Suwałk jest bardzo niebezpieczna. No nam doszły teraz te podróże. Myślę, że wyglądamy lepiej niż byśmy się spodziewali, bo nie ma co ukrywać, mocno nas to wymęczyło, a perspektywę mamy dalej dość częstego grania, więc no cieszymy się, że wygrywamy. Jeśli jest szansa wygrać za 3 punkty w 3 setach, to tym bardziej nas cieszy, bo tego czasu na regenerację będzie więcej. No i jedziemy dalej, no cieszymy się, że na razie to tak wygląda. W tej lidze każdy walczy i nie ma tutaj drużyny, która nie walczy. Wszyscy bardzo dobrze wiemy o tym, jak jest to silna liga i że tutaj na każdy mecz, który przyjeżdżamy, to nie ma spaceru. Do każdego meczu trzeba podejść w 100% zaangażowanym, żeby to spotkanie wygrać. My tutaj tak praktycznie tym wyjazdem do Suwałk kończyliśmy mały maraton od Słowenii po Rosję, Włochy i skończyliśmy właśnie w Suwałkach, także też baliśmy się gdzieś o to, jak będziemy wyglądać przede wszystkim fizycznie, ale wygraliśmy to spotkanie za 3 punkty i bardzo z tego powodu się cieszymy. Było widać, że teoretycznie gdzieś była ta szansa, tylko musieliśmy zagrać na pewno na maksa, tyle ile byliśmy w stanie, a gdzieś zdarzały nam się w każdym z setów malutkie przestoje i to wystarczało, żeby Zaksa tą przewagę dowoziła i tak się skończyło, jak się skończyło. Na razie mamy mecz z Nysą ćwierćfinałowy i na tym musimy się skupić, żeby w ogóle do tego Wrocławia pojechać. A później, jeśli uda się wygrać, to na pewno no, będziemy starali się zajść jak najdalej. No, pokazaliśmy już w tym sezonie, że jesteśmy w stanie wygrać z każdym i ja mam nadzieję, że utrzymamy dobrą grę i wierzę w to, że jesteśmy w stanie zdobyć puchar. Widać tu doświadczenie, bo tak naprawdę sztuką jest wygrywać, kiedy nie gra się swojej najlepszej siatkówki. No i to jest też nasza jakby rola, żeby dać maksa w takim spotkaniu i wtedy, tak jak mówisz, wyrwać gdzieś ten punkt. I tego wydaje mi się zabrakło, bo troszeczkę więcej ryzyka na zagrywce i na pewno mogło to się odwrócić wszystko. Absolutnie, absolutnie. My nie patrzymy na rekordy, bo rok temu też kręciliśmy niesamowity rekord, a skończyliśmy ze srebrnym medalem Mistrzostw Polski, także na rekordy absolutnie nie patrzymy. Tutaj my nawet nie mamy patrzeć na rekordy, nie możemy się oglądać za bardzo na nic, bo my gramy praktycznie co 2-3 dni i teraz będziemy tak grać już praktycznie do końca sezonu, także teraz skupiamy się na tym, żeby jak jest to możliwe odpocząć i skupić się na kolejnym rywalu, bo już w środę gramy ćwierćfinał Pucharu Polski.